Lancie w tym roku, 5,92, bo oczywiście Duplantis 6,10, a drugie był Christopher Nielsen 5,91. Ale wracamy do tego biegu. Od najbardziej wewnętrznego toru Mateusz Rzeźniczak, przed chwilą Patryk Grzegorzewicz, Dylan Borle, pierwszy z tych belgijskich asów biegów sztafetowych. Kajetan Duszyński, pamiętamy jego dobre biegi w hali i w tym roku po raz pierwszy w karierze poniżej 46 sekund Kajetana. Izaek Makwala już ma swoje lata, ale pamiętamy, że 200-400 metrów Botswańczyk biega wyśmienicie. I Karol Zaleski w ostatnich dwóch memoriałach poniżej 45,5 sekundy. Kevin Borle, bodaj najwybitniejsza postać tej sztafety, wraz z bratem bliźniakiem Jonatanem. Darek Kowaluk na torze drugim i na torze pierwszym Tymoteusz Zimny. Kto? Nasza sztafeta 400 metrów jeszcze nie ma kwalifikacji olimpijskiej. Tu też jest szalona walka o ranking światowy. Karol, widzą państwo, skoncentrowany. Kiedyś 200-metrowiec, 100-metrowiec, tytuły mistrza Polski 100-200, na 200 metrów był przecież młodzieżowym mistrzem Europy. A potem przedłużył się do 400 metrów i rozpoczynał tę rekordową halową sztafetę w 2018 roku w Birmingham. Z tej sztafety biega już w tej chwili tylko on, o kontuzję. Jakuba Krzewinę, no, zakończył karierę Rafał Omelko. Jeszcze Krawczuk biega, ale... No i popatrzmy, Karol Zalewski na torze czwartym, a Kevina Borle przed chwilą pokazywaliśmy na bliskim planie. I przypomnijmy, rekord Polski Tomka Czubaka 44,62 na tym samym stadionie, na którym wczoraj polscy piłkarze zremisowali z Hiszpanią 22 lata temu na tym samym stadionie w półfinale. Tomek Czubak 44,62. Dzisiaj tu jest gorąco, chociaż pewnie nie tak jak wtedy przed 22 laty. Pozdrawiamy Włodka Szaranowicza, który wtedy przecież komentował tamte mistrzostwa świata. A teraz Karol spokojnie, Makwala tam wyrwał na piątym torze, Dylan Borle troszkę dalej na trzecim miejscu, Kajetan Duszyński się włącza na trzecim miejscu, Makwala, Karol Zalewski, czy Karol się zbliży do Botswańczyka? Makwala to trzyma, Karol jest blisko, tam walka o trzecie miejsce, chyba Kajetan wygra tę walkę. Pierwszy Makwala, drugi Karol Zalewski, trzeci Kajetan Duszyński, 44,48, jest poniżej 44,5 sekundy, a więc myślę, że znowu poniżej 45,5 sekundy Karol Zalewski, a i Kajetan może złamał 46 sekund po raz kolejny. I te pompki charakterystyczne dla Makwali, pamiętają państwo z 2017 roku, jak on to robił. Karol 45,14, drugi wynik w karierze. Kajetan Duszyński 45,51, rekord życiowy, świetny bieg Polaków. Zaczyna nam się coś kształtować w kontekście sztafety. Teraz trzeba poszukać, wystartować. Borle, najlepszy z Borle, dopiero czwarty, 45,71. Makwala pociągnął, zrobił ten bieg. Ale zobacz, tak jak mówiłeś, rozkręca się nam nasza polska sztafeta. Wynik Karola Zalewskiego niesamowity. Tak nie chciałem mówić, bo minimum olimpijskie 44,90, wynik fenomenalny. Przecież niewielu Polaków schodziło poniżej 45 sekund. A tutaj Karol Zalewski, fenomenalny bieg, 45,11. To przecież jego rekord życiowy. A teraz bardzo blisko tego rezultatu. No jest w formie. Makwala oczywiście tutaj zrobił furorę. Ale Karol Zalewski, miałem wrażenie, że na tych ostatnich metrach dysponował cały czas zapasem sił. To było to samo, co pokazał nam tutaj na drużynowych mistrzostwach Europy, jak finiszował przepięknie przy wewnętrznej krawędzi bieżni. 45,14, 0,03 sekundy zaledwie wolniej od rekordu życiowego. Tutaj jest blisko tego minimum olimpijskiego, indywidualnego, 44,90. No ale Kajetan Duszyński też fenomenalnie, Darek Kowaluk, no i Tymek Zimny, to też dobre wyniki przy wszystkich naszych zawodników.